Witam wszystkich. We wcześniejszym filmie pokazałem Wam, jak dorobić takie dodatkowe gniazdo na mikrofon zewnętrzny, żeby tu można było sobie podłączyć mikrofon czy odbiornik i tak dalej. Dziś zobaczycie, jak dorobię taki uszkodzony panel po prostu od spodu, bo on jest całkiem po prostu uszkodzony. W następnym odcinku zobaczycie zdalne sterowanie, czyli sterowanie, przybliżanie, oddalanie, załączanie nagrywania, obrót kamery dół, góra, boki i tak dalej. I jeszcze w następnym zobaczycie, jak dorobić bezprzewodowy mikrofon. Ja tu już sobie kupiłem taki gadżet, on kosztuje 5 zł, także nie ma co robić nadajnika, bo tu mamy cały nadajnik, dobudujemy do tego mikrofon i tu dobudujemy malutki po prostu odbiorniczek. Dziś spróbujemy odwzorcować taki uszkodzony element pochodzący od tej kamery, korzystając jedynie z powszechnie dostępnych nam w domu narzędzi, takich jak ekierka i madło, nożyczki. No, nożyczki będą nam potrzebne w celu wycinania i w celu wiercenia. To wszystko można zrobić tymi po prostu małymi nożyczkami. Do wykonania tego elementu, czyli tej podstawy, ja użyłem blachy aluminiowej o grubości to jest 1,2 mm, można użyć jedynki. Co prawda mógłbym to zrobić metodą lutowania, po prostu lutować sobie aluminium, napisać program i uruchomić drukarkę 3D, ale to jest opłacalne przy większej ilości po prostu sztuk. Przy jednej sztuce jest to po prostu nieopłacalne. Już to wygląda w ten sposób. Pierwsza przymiarka, to jest jeszcze stan surowy, ale praktycznie już jesteśmy w 70% po prostu skończonej roboty. Jeszcze musimy zamontować takie gniazdo, porobić otwory. Ja tu może pokażę takie gniazdo, które będzie tu w tym miejscu, porobić otwory i można to w tej chwili po prostu przymierzyć. Tu widzicie, jest taki cypel, czyli ja tu to założę, tu jest zrobione moment. Zobaczcie, to wygląda już w ten sposób, jest idealnie, teraz pyknęło, się zasunęło. Tak jak mówię, jeszcze trzeba będzie tylko po prostu dorobić, przykręcić, skręcić wszystko i praktycznie to już będzie po prostu działało. Czyli bierzemy się dalej do roboty. To już jest praktycznie całkowicie skończony moduł. Otwory zostały powiercone i rozwiercone za pomocą nożyczek. Tu już też są otwory na przymocowanie. Tu jest ta, powiedzmy, zapadka. Tak wyglądają resztki tego starego po prostu dekla. Nie było sensu ani go kleić, ani nic robić. Ja już tu sobie założyłem na nowy dekiel już taki uchwyt od statywu, ale pokażę Wam po prostu, jak to po prostu wszystko działa. Może ja sobie odkręcę, zobaczycie, jak to mniej więcej wygląda. Oczywiście ten panel ja, no już odkręciłem, ten panel ja w tej chwili obkleiłem. Jak przyjadę do domu, to wezmę sobie w mojej mini malowalni, trysnę to na lakierem i wypalę na gorąco, jeszcze trysnę jakąś warstwę taką utwardzającą, no z drugiego lakieru. Tu zobaczcie, jest mniej więcej to wszystko zrobione mniej więcej równo, bo ta powierzchnia pokrywa się z powierzchnią tu tej klapki, która jest od baterii, i to samo jest tu, widzicie, z tej drugiej strony, tu też się po prostu pokrywa i idealnie. Tu klapka działa, można sobie klapkę otworzyć, zobaczcie, to działa w ten sposób, jest na kartę i na ten zamykamy, nie ma żadnego problemu. Dziękuję za obejrzenie filmu, do zobaczenia. Tu dla tych, którzy twierdzą, że ja nie mogę nic zablokować ani nic zrobić, bo YouTube podlega goglom, to ja coś pokażę. Zobaczcie, tu jest mój drugi kanał, tu jest film, który jest w tej chwili zablokowany, tylko idzie tam do wybranych miejsc i zobaczcie, ja sobie klikam tu na film, pojawia się film, zaznaczę sobie tu może to, klikniemy, wyszukaj, zobaczcie, i tu jest na przykład turbina wiatrowa do oświetlenia balkonu. Ja nie chcę, żeby film się pojawiał na YouTubersach na przykład i jest zablokowany. O, to wygląda w ten sposób. Tam się na chwilkę pojawił film, tu jest turbina wiatrowa do oświetlenia balkonu, ale tu pisze film niedostępny, obejrzyj film w YouTube. I teraz sobie mogę tylko zobaczyć film na swoim serwerze, tam gdzie ja go udostępniłem. Czyli mogę robić wszystko dosłownie, co chcę. Nieświadomość to jest straszna rzecz. Jak widzicie, cały czas ktoś coś przynosi do naprawy. Nie robię tego za żadne pieniądze. Robię to po prostu dla zabawy w wolnych chwilach, dlatego żeby po prostu nie stracić wprawy. Akurat w tym przypadku, jak widzicie, łamał się taki zawias, tego nie można ani pospawać, ani zgrzać, ani skleić za bardzo, dlatego że on pracuje tu pod pewnym obciążeniem, ale to jest 15-minutówka i to będzie zrobione tak, że po prostu nie będzie śladu zauważalnego, że to było naprawiane. I jeszcze może wracając do moich nagrywanych filmów, moi drodzy, nie dążę do żadnej popularności, nie żebram o żadne subskrypcje, no cóż, no filmy są takie, jakie są. Niestety maksymalny czas, jaki mogę poświęcić na zgranie takiego filmu, na przykład o takiej naprawie, no to jest błyskawiczne, ale maksymalnie to jest 3 godziny. Nagrywam wyłącznie dla własnej przyjemności, no i dla kilkuset przyjaciół, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam na kanał 1, 2, 3, no i 4, jak 4 ruszy. Na razie żegnam się z Wami, do zobaczenia.